Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą konwencję tu w Sosnowcu. W ostatnich tygodniach, dniach widzimy, jak bardzo tym regionem, Zagłębiem Śląskim zainteresowana jest ekipa rządząca. Jak często tu przyjeżdżają, jak dużo mają do powiedzenia, jak dużo obietnic składają. Mam wrażenie, że premier Morawiecki przeprowadził się tutaj i już zapomniał, że tak naprawdę pracuje gdzieś indziej. Ale może tak musi być, jeżeli chce się zniwelować te różnice, czy ten brak zaangażowania przez wiele, wiele lat w ten region, w to województwo. My mówimy o tym, jak ważne jest Śląsk, Zagłębie, województwo śląskie, ale jak mogą być wiarygodni ci, którzy przez ostatnie lata sprowadzają węgiel z Rosji? To jest ponad 20 milionów ton za ponad 7 miliardów. Gdzie jest ich wiarygodność? Gdzie są te obietnice, w których mówią, że będą walczyć o polskie kopalnie i polski węgiel? Oni są po prostu niewiarygodni i dzisiaj to wyraźnie mówimy. Czy mogą być wiarygodni ci, którzy obiecując walkę o klimat, czyste powietrze, walkę ze smogiem, marnują, marnotrawią około 30 miliardów złotych, które Komisja Europejska na ten cel przekazuje? To nie jest wiarygodność, to jest ich polityka. Polityka, która polega na tym, że jedne stanowią obietnice, a drugie brak ich realizacji. Niewiarygodna ekipa z frazesami, pustymi frazesami i z pustymi obietnicami. I mam nadzieję, jestem przekonany, że 13 października wszyscy to z bliska zobaczą. Szczególnie tu, w Zagłębiu i na Śląsku. Wreszcie, czy ta ekipa może być wiarygodna, kiedy mówi o kobietach? Przecież nie było tak bardziej antykobiecej ekipy rządowej niż ta ostatnia. Bo przecież spójrzmy, jak wyglądają listy wyborcze naszych oponentów. W porównaniu do Koalicji Obywatelskiej, przecież to u nas 52 kobiety w pierwszych trójkach, u nich 25. 88 kobiet w pierwszych piątkach Koalicji Obywatelskiej, a w PiS-ie 48. To jest ta różnica. To jest różnica szacunku w stosunku do kobiet i do ich obecności w życiu publicznym i w życiu politycznym. Ale mówię o tym dlatego, żeby zapowiedzieć ważne głosy, które dzisiaj wybrzmią tutaj w Sosnowcu. Będzie, jest z nami Barbara Nowacka, jest Katarzyna Piekarska. Będą mówić o szczególnej wadze, roli kobiet i ich podmiotowości w polskiej polityce także, ale w ogóle w życiu publicznym. Bo przecież będą mówić i będziemy mówić, tak jak codziennie to przywołujemy, o szacunku dla kobiet, o metodzie in vitro, o opiece okołoporodowej, o tym wszystkim, o czym dzisiaj zapomniała partia rządząca, a my to będziemy codziennie przypominać. O tym wszystkim, a także o wielu innych rzeczach, bo przecież jak mało który region, właśnie tu Zagłębie, tak bardzo, tak mocno jest reprezentowane przez kobiety. Beata Małecka-Libera, pani Joanna Sekuła, to są osoby, które będą reprezentować Zagłębie w Senacie. Serdecznie witam i pozdrawiam. Będzie z nami, jest z nami także marszałek województwa Wojciech Saługa, który prowadzi listę do Sejmu, listę zagłębiowską tu z Zagłębia. Ale też jest ważny dlatego, że będzie mówił o tym, co zrobiliśmy, co przez 8 lat udało się zrobić dla regionu, dla Śląska i dla Zagłębia, co przez 12 lat zrobiliśmy tutaj w samorządzie. Ale najpierw to, co najważniejsze,
a najważniejszym jest pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Witam, Małgorzato. Proszę bardzo.